dlaczego mam takie dłonie, a nie takie jak panie na Pinterestie czy na Instagramie. Naprawdę. Ja też się nad tym zastanawiam. Naprawdę, więc to już jest później taka desperacja, że człowiek chce się chycić naprawdę już wszystkiego. Każda z nas chce wyglądać pięknie i to oczywiście nie tylko przed ślubem. Natomiast kiedy przygotowujemy się do ślubu, no to chcemy, żeby i nasza cera dobrze wyglądała i żeby nasze dłonie dobrze wyglądały, no bo przecież będziemy je wszystkim pokazywać. I z pierścionkiem zaręczynowym, i z obrączką. I dzisiaj o tym, jak dbać o cerę i skórę, porozmawiamy z naszym gościem Agnieszką, która jest zielarką i prowadzi sklep zielarski w Rzeszowie Ziołomet i która nam trochę poopowiada o tym, jak dbać o skórę. A skąd w ogóle wzięliśmy się tutaj, to historia jest bardzo ciekawa. Okazało się, że z Agnieszką mamy pewien punkt styku, a konkretnie jeżeli chodzi o nasze dłonie. Jeżeli mnie obserwujecie, to wiecie, że naprawdę od wielu lat zmagam się z problemami z dłońmi i okazało się, że Agnieszka również z takim problemem się zmagała. Ale jak dzisiaj zobaczycie, jej dłonie są całkiem zdrowe. Jak to zrobiła i jak dbać o skórę, dzisiaj nam poopowiada. Witajcie moi drodzy, mam na imię Agnieszka i rzeczywiście, chyba tak jak wspomniała Dominika, zacznę od tego, że opowiem, jak to wyglądało u mnie, czyli opowiem Wam historię moich problemów z dłońmi. Zaczęło się 2,5 roku temu, tak naprawdę wtedy urodziłam syna. Zdrowego, dużego i po około 3,5 miesiąca zaczęłam mieć dziwne plamy, takie łuszczące się pomiędzy pierwszym, a pomiędzy palcem wskazującym, a tym środkowym. I okazało się, że no wydawało się oczywiście na początku, że to być może jakaś zmiana proszku, być może jakaś zmiana środka czystości, być może płyn do naczyń, coś jeszcze, jakiś po prostu kosmetyk. Natomiast z dnia na dzień było coraz gorzej, ta zmiana skórna, mam nadzieję, że będziemy mogli tutaj pokazać. Mam zdjęcie z takiej, myślę, jeszcze nie najgorszej fazy, ale możemy pokazać, jak to wyglądało. To na pewno zobaczycie. Ta zmiana była coraz gorsza. Oczywiście jakby u mnie to wyglądało tak, że mój organizm się nie regenerował, bo mój syn nie spał. On notorycznie nie spał w nocy, natomiast fenomenalnie spało mu się w dzień, a ja, jak to oczywiście pracująca matka, zamiast spać z nim w dzień i jakby korzystać z tego, to oczywiście pracowałam. Wiem, że nie powinnam, mój sen oczywiście praktycznie nie istniał. I można powiedzieć, że to było główną przyczyną tej obniżonej odporności. Myślę, że jednak większość mam tego doświadcza, czyli obniżonej odporności w momencie, w którym dziecko nie sypia. Co się stało? Oczywiście ja kierowałam się do dermatologa, bo początkowo myślałam, że to są jakieś niewielkie zmiany skórne, które będzie można szybko zaleczyć. Jedno lekarstwo i po sprawie. No. Tak, domyślałam się pewnie, jakie to będzie lekarstwo, ale oczywiście umawiałam się na wizyty, były to wizyty prywatne, no bo na fundusz oczywiście czekało się po 3, po 6 miesięcy, więc chodziłam prywatnie i tak naprawdę byłam u 6 dermatologów, każdy jeden stwierdził dokładnie to samo, że to jest atopowe zapalenie skóry. I że mam się z tym pogodzić, że to tak już do końca życia, że to choroba autoimmunologiczna i że być może jeszcze genetyczna, przy czym u mnie nikt w rodzinie tego typu zmian skórnych nie miał, nie ma. Więc jakby no nie do końca wierzyłam w to, że ktoś mi mówi, że to jest genetyczne. I steryt, steryt, steryt. Tak, ograniczało się jakby tak, zalecenia lekarzy dermatologów ograniczały się do wypisywania sterydów. Myślę, że nazw ich nie będę wymieniała, ale to przeważnie były dwa. Jeden mówił ten, drugi mówił ten i tak na zmiany. Ja oczywiście sterydów nie chciałam brać, bo jakby wspominałam lekarzom, że karmię piersią. Oni oczywiście tłumaczyli mi, że to nie przechodzi do mleka. Ja czytałam ulotkę, więc teoretycznie wiedziałam swoje i jakby obiecałam sobie, że posmaruję się tym sterydem, wykupiłam go, żeby była jasność, maść na literkę T. To myślę, że każdy, kto się boryka z problemami skórnymi, zna maść na literkę T. Ja mam chyba 3 puste tubki u siebie, także tak. Okej, więc klasyczny. Tak, kupiłam tą maść na literkę T, żeby tutaj nie robić reklamy.
i obiecałam sobie, że posmaruję się w, po prostu w momencie konieczności, kiedy już będę płakała z bólu i to będzie straszne. Nigdy tego nie zrobiłam. Co ciekawe, rzeczywiście czasami płakałam z bólu, ale nie wzięłam. Przed wizytą u ostatniego mojego dermatologa, prywatnie oczywiście, do którego czekałam prawie 3 miesiące, to już jest w ogóle też hardcore, jeśli chodzi o wizyty prywatne, zaczęłam bardzo dużo czytać na PubMedzie, czyli na tej bazie publikacji naukowych, jakby co może być przyczyną tego, co się u mnie dzieje. I wyczytałam, że tak naprawdę główną przyczyną tego, co się dzieje ze skórą jako taką, są jelita. Generalnie jelito cienkie. I jeśli chodzi o to jelito cienkie, to wyczytałam, że to może się wiązać tak z przerostem złych bakterii jelitowych, że może się wiązać z pasożytami, które bytują w tym jelicie, że może się wiązać z, oczywiście z niedostateczną ilością flory tej dobrej bakteryjnej i tak dalej, przerostem grzybów, czyli zagrzybieniem. Im dłużej czytałam i im głębiej w temat wchodziłam, a przeczytałam kilkaset publikacji naukowych po angielsku. Po nocach. Tak, właśnie, co ciekawe, po nocach, tak, czyli dokładnie wtedy, kiedy nie powinnam, czyli jak mój syn wstawał co pół godziny, co godzinę, to ja oczywiście powinnam się na tą godzinę kłaść spać, to ja nie, to ja wyciągałam telefon, wychodziłam do drugiego pokoju, żeby jakby nie świecić i jakby nie szkodzić i oczywiście siedziałam, czytałam do trzeciej, do piątej niestety czasami też. Potem szłam spać i oczywiście nieżywa praktycznie, chodziłam całymi dniami. Natomiast suma summarum była taka, że ja już byłam przekonana, że to są moje jelita. No i u ostatniej pani dermatologu, której tutaj byłam w Rzeszowie, bo tutaj mieszkam, powiedziałam, że jestem przekonana, że to są moje jelita i że coś z nimi jest nie tak. Po czym ona oczywiście delikatnie mi zasugerowała, że nie będzie ze mną rozmawiała na takie tematy, że to w ogóle co ma zmiana dermatologiczna do jelit, a ja jej mówię, że badania naukowe jakby potwierdzają korelację między stanem jelit a tym, co się dzieje na skórze. Zostałam delikatnie skierowana do innego lekarza, tego bardziej od zmian... Tego mentalnego. Tak, tego mentalnego, typu psycholog, psychiatra, czyli że sama wmawiam sobie chorobę, mimo tego oczywiście, że moje dłonie wyglądały jak po prostu dłonie Frankensteina, co mam nadzieję zobaczycie. I mimo tego, że już wcześniej, przed wizytą u tego dermatologa, jakby wiedząc, że to mogą być te kwestie jelitowe, zrobiłam badania skał na pasożyty, zrobiłam badanie skału na przerost grzybów, zrobiłam badania z krwi na wszystkie pasożyty, wydałam też kupę pieniędzy i okazało się, że wszystko jest idealnie, czyli moje wyniki są po prostu fenomenalne, więc oczywiście pani doktor miała podstawę do tego, by stwierdzić, że no jednak chyba innego typu lekarza potrzebuje, aniżeli jej. Natomiast suma summarum, tego jeszcze wtedy nie wiedziałam, więc nie mogłam za bardzo z nią polemizować, ale jak się okazało, to tak może być. I taka sytuacja może mieć miejsce, dlatego że patogeny, które bytują w jelicie cienkim, bardzo często robią sobie, to się fachowo nazywa wakuola, to jest taki balonik, w którym bytują, po prostu sobie tam w nim żyją. Siedzą i sobie wychodzą tylko wtedy, kiedy chcą się pożywić. Czyli ten balonik służy im za taki domek. Dzięki temu balonikowi te patogeny są bezpieczne, i nie zauważa ich nasz układ odpornościowy. I nie walczy z nimi. Dokładnie. Nie walczy z nimi, czyli nie wytwarza odpowiedniej ilości przeciwciał. Żeby to wyszło w badanie. Tak, więc jeśli ja nawet poszłam na badania z krwi, to w ogóle nie wyjdzie z krwi, bo mój układ odpornościowy nie wytworzył przeciwciał. Nawet jeśli pobrali mi krew, no to tak naprawdę nie było nic. Nie było odpowiedniej ilości przeciwciał. Te testy ELISA właśnie tak działają, te, które są standardowe w laboratorium. No więc dalej byłam w kropce. I powiem wam, że nie wiedziałam, jak sobie pomóc, czyli jak się dowiedzieć, co w tych moich jelitach siedzi, no bo sytuacji jakby pasożytów i tego wszystkiego może być mnóstwo, tak? Jakby przeczytałam, to może być cała plejada, więc ja też nie chciałam strzelać ślepakami tak zwanymi, czyli na zasadzie, o wezmę byle co, tylko po to, żeby coś tam zrobić, tylko chciałam konkretnie wiedzieć, w co celować. A człowiek jest naprawdę zdesperowany, jak już te dłonie pieką, bolą, nic nie pomaga. Jak idziesz do Rossmana po pieluchy i pani za tobą w kolejce mówi, oj, tak. W sensie wiesz, że odstraszasz, jak co najmniej jakby człowiek był trendowaty, a tak naprawdę no i to jest mega ważne jakby generalnie na co dzień, żeby normalnie funkcjonować, ale ja też doskonale sobie zdaję sprawę z tego, jak to jest przed ślubem. Ja przed ślubem miałam bardzo delikatne zmiany, a i tak
Może nie, że się wstydziłam, ale jednak było mi głupio na zasadzie, że wiedziałam, że będą robione zdjęcia obrączki, pierścionka i jak to będzie wyglądać. Mhm. Czy na przykład hybryda mi się będzie dobrze trzymać, bo przechodziło to również na paznokcie. I ja naprawdę wiem, ile to kosztuje nerwów, ile to kosztuje smutków i naprawdę przepłakanych nocy, że dlaczego mam takie dłonie, a nie takie jak panie na Pinterestie czy na Instagramie. Naprawdę, naprawdę, więc to już jest później taka desperacja, że człowiek chce się chycić naprawdę już wszystkiego. I to jest strasznie wkurzające, kiedy lekarze cię nie rozumieją i ci mówią, taka pani uroda, trudno, całe życie się tak pani będzie, niestety. No wie pani, to jest choroba autoimmunologiczna, tego się nie da wyleczyć, ja tak słyszałam. Tak? I ja jeszcze najlepsze jest, że na przykład dawali mi kartkę z 10 kremami i pani mówiła, któryś może pomoże, przy czym każdy kosztuje 100 zł i teraz super, ja idę do apteki, będę wydawała teraz na każdy krem 100 zł, może pomoże. Ja też tak miałam i co ciekawe, też dokładnie tak samo się frustrowałam tym, że idę do lekarza, dermatologa i pytając go, ale czy jakby możemy szukać przyczyny, dlaczego to tak wygląda, dlaczego moje badania są niby takie idealne, a ja dalej wyglądam jak wyglądam. No to usłyszałam tylko hasło, że każdy by chciał znać przyczynę i na tym kończymy dzisiejszą wizytę. Super. Więc wzięłam się sama za siebie, ale to tak naprawdę przypadek sprawił, powiem wam, i uważam, że to było naprawdę zrządzenie losu, jakaś po prostu z góry informacja. Moja mama, to bardzo przypadkowo się stało, dlaczego ja się dowiedziałam, co było przyczyną, czyli tak naprawdę co siedzi w tych moich jelitach. Moja mama poszła na rehabilitację kręgosłupa, tak osoby po 60 mają generalnie raz do roku takie, jak ja to mówię, mizianie po kręgosłupie, bo raczej ciężko nazwać to jakimś masażem konkretnym na fundusz. I dziewczyna na recepcji miała praktycznie analogiczne dłonie do moich. I moja mama pyta ją, czy pani wie? Ona mówi, tak, już teraz wiem, 15 lat się z tym borykałam. I skierowała, po prostu dała jej namiar na osobę, która robi biorezonans. I to był strzał w dziesiątkę, powiem wam. To było badanie, które w Polsce jest nierefundowane, nietraktowane poważnie. Natomiast chociażby w takim kraju jak Szwajcaria jest normalnie na fundusz jakby to badanie dostępne. Można w gabinecie normalnie lekarskim zbadać się takim biorezonansem. Dzięki temu biorezonansowi dowiedziałam się, jakie patogeny siedzą w moich jelitach, jakie grzyby siedzą w moich jelitach, a mianowicie jaki jest przerost i których grzybów, tak? I tak naprawdę tym problemem się zajęłam. W 2 miesiące pozbyłam się wszystkich zmian skórnych. No i ona ma naprawdę przepiękne dłonie. Nie wiem, czy to będzie widać tak w porównaniu do moich, ale jest naprawdę ogromna różnica. Poza tym jeszcze, co wam powiem, że ja stosuję sterydy, bo jakby ja nie znalazłam innego sposobu, ja będę ten inny sposób od Agnieszki teraz. Teraz się zaopiekuję, Dominiko. Tak, dokładnie. Wcześniej po prostu stosowałam sterydy i okej, to pomaga na krótką metę, ciągła zmiana specyfików, bo po prostu skóra się bardzo szybko przyzwyczaja do konkretnych sterydów, więc na chwilę to działa, naprawdę na chwilę. A moje dłonie są jak pergamin, to znaczy jak ja się delikatnie o coś zahaczę, od razu leci mi krew. Wczoraj nawet, to było dosłownie, zahaczyłam się o kartkę papieru, ale tak delikatnie, i od razu mam tutaj ranę, więc są po prostu, te dłonie są delikatne, pieką, w tym momencie jeszcze jest zimno, więc jeszcze w ogóle jakby stan tych dłoni się pogarsza, no bo jest zimno, one pękają, pieką, bolą. Kto się z tym kiedykolwiek zmagał, to wie, że to jest po prostu dramat, to jest bezsilność, to jest już taki moment, w którym szukamy po prostu już same na własną rękę, jeżeli od lekarzy nie dostajemy tej pomocy po prostu. Tak, tak. Właśnie to jest bardzo istotne, że lekarze o tym nie mówią, a sterydy bardzo zmniejszają tą strukturę skóry. Ona staje się bardzo cieniutka, jak pergamin i każde takie właśnie nawet niewielkie uszkodzenie powoduje, że po prostu jest otwarta ranka. Dokładnie. Normalnie byśmy po prostu tylko dotknęli i nic by nie było, a tu okazuje się, że przez to, że kilka dobrych lat, czy kilkanaście, jak niektórzy, stosują te sterydy w dane miejsce jedno, to po prostu ta skóra później jest cieniutka jak pergamin. A powiedz mi, a dlaczego, jak myślisz, dlaczego biorezonans w Polsce jest tak traktowany po macoszemu albo w ogóle wyśmiewany?
Czemu? Wiesz co, nie znam chyba odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak jest. Na pewno wiem, że tym biorezonansem i tą metodą całe życie zafascynowana była Hulda Clark, której książkę bardzo polecam. Książka pod tytułem Kuracja życia, która opisuje, że każdy patogen bytujący w organizmie ludzkim, a każdy z nas jakieś tam ma, mniejsze albo większe ilości tych patogenów. Każdy taki organizm czy patogen ma swoją częstotliwość, powiedzmy, bytowania życia, tak? Organizm ludzki na jakiejś tam częstotliwości sobie pracuje, tak? Natomiast te patogeny na dużo, dużo niższych częstotliwościach. I ona zauważyła, że wystarczy tak naprawdę wpuścić do organizmu ludzkiego tą określoną częstotliwość i sprawdzić, czy po prostu rezonuje. Jeśli rezonuje, to znaczy, że dany patogen w organizmie jest. I to jest urządzenie, które się nazywa biorezonansem i nim można łatwo sprawdzić tak naprawdę, jakie patogeny w organizmie bytują. Ja Wam powiem szczerze, dokładnie to, co mi wyszło, to jakby sama dla siebie opracowałam sobie strategię, jak ja to zrobię, jak ja się tego pozbędę i w 2 miesiące się pozbyłam zmian skórnych. I jestem nie tyle, że przekonana, ja to po prostu wiem, że wszystkie zmiany skórne, czy to jest atopowe zapalenie skóry, z którym ja się borykałam, z którym ty też jeszcze borykasz, ale już niedługo, czy to łuszczyca, czy to trądzik, o ile nie ma on oczywiście pochodzenia takiego hormonalnego, tylko jest no niewiadomej przyczyny trądzikiem, czyli cały czas wyskakuje, a na przykład pani ma już, nie wiem, załóżmy 30 lat, tak? I z tym, jeżeli się borykacie, to też na pewno wiecie, że można chodzić od lekarza do lekarza, tak. I po prostu wszyscy rozkładają ręce, a tak. Potem na przykład nagle to przechodzi nie wiadomo dlaczego, skąd. I to teraz mówię z pełną świadomością, pełnym przekonaniem i na podstawie badań naukowych, których przeczytałam mnóstwo, to za te wszystkie zmiany skórne odpowiadają jelita. Mówimy tutaj konkretnie o układzie pokarmowym całym, ale jakby jelito cienkie jest odpowiedzialne za wyrzut tych substancji, za wyrzut substancji toksycznych z organizmu. Wtedy, kiedy wątroba i nerki nie dają już rady, to pierwszym organem wydalniczym jest skóra. I tak to wyglądało w moim przypadku i tak to wygląda w przypadkach po prostu szerokiego grona osób. Tak to dokładnie wygląda w przypadku wielu osób, które teraz moją kurację prowadzą, tak? Czyli dokładnie stosują się do tych metod, które ja im zaleciłam i które po prostu mają ogromne sukcesy i z dnia na dzień te dłonie wyglądają coraz lepiej. A powiedz mi, czy ty na początku, mimo swojego wykształcenia, bo to o tym też możesz wspomnieć, byłaś sceptycznie nastawiona do biorezonansu? Czy raczej powiedziałaś, no okej, okay, już próbowałam wszystkiego, więc idę. Nie, wiesz, moje podejście do tematu było takie, że oczywiście pierwsze co wpisałam, biorezonans opinię w Google, no każdy by tak zrobił, myślę, że wy też tak pewnie zrobicie. I teraz powiem wam, że przeczytacie zdecydowaną większość opinii negatywnych. Bo przeczytacie, że to jakaś hochsztapleria, że czarna magia, że nieudowodnione naukowo, że coś tam i coś tam, coś tam. Natomiast ja wszystkich tych, którzy mówią, że to nieudowodnione naukowo, odsyłam do książki właśnie Huldy Clark, między innymi, która ma tytuł doktora. I ta Hulda Clark właśnie prowadziła całe swoje życie badania nad tym. Więc to jest udowodnione naukowo i to jest też udowodnione naukowo, że odpowiednią częstotliwością, tak, tą dokładnie, która jest odpowiadająca temu patogenowi, można leczyć. Tak? I dokładnie pousuwać też te patogeny z organizmu. Więc jakby, tak, owszem, przeczytałam, sumarując wszystkie negatywne opinie na ten temat i myślałam sobie, może jednak nie, bo to rzeczywiście trochę tak zakrawa na jakąś po prostu rzeczywiście czarną magię. To jest coś, co ja w tym momencie o tym myślę. I serio, i mówię to szczerze, natomiast ja Wam powiem też szczerze i na bank Wy doskonale czujecie to samo, że w momencie, w którym już nic nie działa, to już człowiek po prostu spróbuje, szczególnie, że ja widzę na jej dłoniach, że to działa, tak? Więc jakby nie ma dla mnie lepszej rekomendacji. Poza tym wiele z Was w ogóle też pytało się mnie na Instagramie, czy ja wiem, co z tym robić, bo mam takie same problemy. Więc wiem, że to nie jest problem naprawdę pojedynczych jednostek, tylko naprawdę mnóstwo osób się z tym zmaga i mnóstwo osób się mnie pyta, co robić, bo próbowałam już tego i nic, tak. Więc warto spróbować.
Ja naprawdę bardzo, bardzo chętnie Wam pokażę za kilka miesięcy, czy to działa, czy nie. Wy po prostu będziecie mieć szczerze. Dzisiaj moje dłonie wyglądają tak, pokażę Wam też, jak wyglądały kilka miesięcy temu i zobaczymy, jak będą wyglądały za kilka miesięcy. A ja bardzo chętnie podejmę się opieki nad Dominiką w tej kwestii. Co zrobimy? Co zrobimy? Na pewno wyślę Cię na badanie biorezonansem, to jest pierwsza rzecz, dlatego że będę potrzebowała wiedzieć dokładnie, jakie to są patogeny, jeśli takowe są, a domyślam się, że są, bo jakby no, widziałam stan dłoni, a potem się po prostu nimi zajmiemy, czyli opracujemy kurację konkretnie pod to, co się dzieje w organizmie. I będziemy się tego trzymać. Możesz powiedzieć, co tak naprawdę można robić? W sensie, na przykład właśnie przychodzi do Ciebie osoba z takimi problemami i co się dzieje? Od razu przepisujesz coś? Przepisujesz. To znaczy, nie, to tak nie, zabrzmiało nie. Bardzo lekarsko. Nie, ja nie przepisuję recept, żeby była jasność. Ja generalnie odsyłam, bo jeszcze tej maszyny nie mam, będę miała wkrótce, ale póki co odsyłam do zaprzyjaźnionego gabinetu z biorezonansem, po to, żeby jakby zobaczyć wyniki, tak? I wtedy, jak już mamy wyniki, to mogę opracować kurację. I tu jest kilka aspektów, zawiera ta kuracja. Zdecydowana większość osób ma pasożyty, więc jakby zaczynamy od kuracji przeciwpasożytniczej, przy czym to też jest jakby tutaj istotne z punktu widzenia, jakich preparatów użyć odnośnie tego, jakie to są pasożyty, tak i gdzie bytują, bo to jest istotne. Na przykład niewiele osób też wie, że jednocześnie mając na przykład takie zmiany skórne, co ja też oczywiście doświadczyłam na swoim przypadku, można mieć też problemy z podniesionym poziomem cukru. To taka ciekawostka, może powiem. W tym samym czasie, w którym zdarzyło mi się mieć to atopowe zapalenie skóry, zmierzyłam sobie gdzieś na jakimś takim po prostu badaniu na wakacjach w parku, jakaś taka akcja była, mierz poziom cukru, kontroluj go i dbaj o siebie, o swoje zdrowie. Nagle się okazało, że na szczur miałam 94 poziom cukru, gdzie tak naprawdę całe swoje życie, jak mierzyłam, miałam 80, więc jakby wydawało mi się to bardzo podejrzane. Z tym wynikiem poszłam do lekarza i lekarz mówi, tym się nie przejmujemy. Wie pani, to nawet jest poniżej 100, może pani zjadła coś słodkiego wczoraj wieczorem, a ja mówię, ależ nie. Więc jakby zaniepokoiło mnie to, a co oczywiście wyszło mi, jakby no to już powiem Wam szczerze, na tym badaniu w biorezonansie, to wyszło mi, że mam przywrę na trzustce. I to jest właśnie pasożyt, który uszkadza wysepki Langerhansa, które tam są i powoduje problemy po prostu z insuliną, tak? I mamy wtedy podwyższony cukier. Wieloletnio, domyślam się, że ja, gdybym tego nie wiedziała, nie zbadała się, nie usunęła sobie tego pasożyta za kilka, może kilkanaście lat, byłabym cukrzykiem. I to jest rzecz, która jest zatrważająca i o tym też pisze Hulda Clark w swojej książce, że 100% osób, które mają problemy z cukrem, ma przywrę na trzustce. A to jest pasożyt, który jest w stanie przejść z jelita cienkiego do organu mięsistego, bo takowych szuka, bo to generalnie jest pasożyt bytujący na ślimakach. Natomiast czego on szuka? On szuka żywiciela pośredniego i generalnie są to ślimaki, bo są mięsiste. Natomiast w momencie, w którym jakby takowego nie znajduje, a udaje mu się dostać do człowieka, bo po prostu gdzieś tam pod paznokciami, na pieniądzach, na klamkach, wózkach sklepowych, wszędzie są jaja pasożytów, dostaje się do jelita cienkiego. I teraz jeśli w naszym organizmie są substancje zwane rozpuszczalnikami, a akurat, żeby dostać się do trzustki, to potrzebuje metanol, czyli pozostałość po alkoholu. Jeśli pijemy niewiadomego pochodzenia alkohol, to zawsze tam jest jakiś metanol. A druga rzecz, przy czym bardzo przestrzegam i od czasu, kiedy moje doświadczenia mam, to nigdy nie piję wody butelkowanej. Mówimy tutaj o butelkach plastikowych, dlatego że substancja, która pozwala przejść temu pasożytowi z jelita cienkiego do trzustki albo wątroby, to jest alkohol izopropylowy, którym płukane są wszystkie butelki plastikowe przed nalaniem do nich napoju. Co to znaczy? Ekologicznie nawet zresztą jest tak. Pić z kranu. Ja ostatnio kupiłam sobie sodę do gazowania wody, bo lubię gazowaną wodę. Nie dość, że ekologiczne, dokładnie. To jeszcze zdrowsze. Więc dla nas. Ja bardzo polecam. Pijmy wodę z kranu przegotowaną. Pijmy wodę z dodatkiem soli kłodawskiej albo himalajskiej, jeśli mamy obawy o to, żeby dostarczyć odpowiednich mikro i makroelementów. Natomiast bardzo odradzam picie wody z butelek plastikowych, bo tym sposobem ja, fanka wody oczywiście, kiedyś w dużych ilościach pitej z butelek plastikowych, nabawiłam się alkoholu izopropylowego w moim organizmie i dzięki temu ta przywra, która normalnie bytowałaby tylko w jelicie cienkim i ewentualnie stamtąd mogłaby zostać łatwo usunięta,
dostała się do trzustki i powodowała u mnie problemy z cukrem. Żeby to było naprawdę autentyczne i żeby nie było, że ja tak wszystko biorę na wiarę, to będę teraz taki niewierny Tomasz. Dlaczego mi na przykład się pogarsza, jak użyję jakiegoś takiego... Bo w ogóle, od czego zacznę? Że ja kombinując sama wymieniłam sobie wszystkie swoje kosmetyki, nauczyłam się czytać składy produktów, więc tak naprawdę używam tylko kosmetyków Baby Dream z Rossmana, bo używam go dla Florka, więc i dla siebie. I to jest spoko, bo mi nie pogarsza stanu skóry. Natomiast jak na przykład, nie wiem, jestem na stacji paliw, chcę umyć ręce, no to oczywiście tam jest jakieś pierwsze, lepsze mydło, zawsze mi się pogorszy. Okej, okay. No i teraz jakby idąc znów od strony badań naukowych, to wygląda tak, że kontakt wody ze skórą powoduje rozszerzanie się tych porów, tak? Ty też stosując sterydy, tą skórę masz bardzo cienką. I teraz każdy detergent to są środki, które są środkami, no nie takimi, które w naszym organizmie powinny być, prawda? To są jakieś substancje myjące, to są SLS-y i tak dalej, i tak dalej. I to są substancje, które przenikają przez tą skórę i to są też substancje, które muszą zostać wydalone. I teraz w momencie, w którym te jelita, tak jak na przykład u mnie, bo mi też się dokładnie tak samo pogarszało, czyli jeśli stosowałam, załóżmy, szare mydło i wodę, to bywało ok, natomiast jak nagle gdzieś, tak jak mówisz, w gościach, czy gdzieś po prostu jakimś pięknym, pachnącym mydełkiem umyłam dłonie, to po prostu czułam pieczenie, swędzenie, po prostu aż taka zaczerwieniona skóra. I dokładnie tak jest. Dlaczego? Dlatego, że jeśli te jelita, tak jak u mnie to bywało, nie były w stanie dobrym, to oczywiście jakby ten organizm próbował się, i tu mówimy przede wszystkim o tym jeszcze, że te jelita były nieszczelne, to jest bardzo istotne, bo w przypadku nieszczelności pozbywa się, jakby te jelita wyrzucają, czy też jakby po prostu substancje toksyczne przechodzą do krwioobiegu, a ten krwioobieg próbuje to wydalać na skórę. I dokładnie tak samo jest odwrotną historią, czyli wtedy, kiedy my do organizmu dostarczamy tych substancji, nazwijmy to toksycznych dla organizmu, bo to nie jest dla nich ani pokarm, ani jakaś tam witamina, minerał, ten organizm próbuje się tego pozbywać. I im więcej takich substancji stosujemy, czyli im bardziej obfite w substancje takie negatywne dla organizmu, czyli konserwanty, barwniki, jakieś tam polepszacze, mówimy też oczywiście o żywności, bo to dokładnie tak samo wygląda, jeśli chodzi o żywność, tym bardziej jakby widzimy wyrzut na tej skórze. Czyli ograniczenie właśnie barwników, konserwantów, substancji wszystkich takich, które są jakimiś tam spulchniaczami, które są jakimiś tam dodatkami smakowymi, powoduje, że te dłonie zawsze będą wyglądały trochę lepiej, bo organizm nie będzie musiał się tego pozbywać, a pozbywa się oczywiście w pierwszy możliwy sposób, czyli jeśli nie skałem i moczem, to po prostu przez skórę. A u osób, które mają właśnie tendencje do zmian skórnych, no to przede wszystkim to jest skóra i ten wyrzut jest przez skórę, dlatego że te jelita po prostu są w gorszym stanie. A jeżeli wyeliminuję tę przyczynę, to później jestem w stanie naprawić te dłonie po tylu latach stosowania sterydów? Tak, tak, jesteś w stanie. No, zobaczymy. Chętnie pomogę. Okej, na koniec, jeżeli jesteście przed swoim ślubem, chcecie zadbać o swoją cerę, czy skórę, dłoni, czy czegokolwiek innego, to Aga, jakie masz 3 wskazówki dla nich? Co powinny zrobić? Znaczy tak, pierwsza i myślę taka bardzo istotna kwestia, jeśli rzeczywiście do tej pory stosowałyście już wszystko, czy stosowaliście, nie pomaga nic, tak? Czyli nie mówimy tutaj o tym, że jakieś zmiany hormonalne istnieją, to tak naprawdę bardzo polecam Wam znalezienie dobrego gabinetu biorezonansu gdzieś tam w Waszej okolicy i przebadanie się pod tym kątem i sprawdzenie tak naprawdę, co siedzi w tym organizmie. Tak jak wspomniałam, tu jelito cienkie będzie grało główną rolę i to w tym jelicie cienkim będą znajdowały się patogeny, które będą odpowiadały za stan tego, co się dzieje. I jak już będziecie wiedzieć co, to myślę, że kilka takich wskazówek, które ogólnie już mogą poprawić Wasze funkcjonowanie, nawet jeśli nie zdecydujecie się na to badanie, to jest tak, przyjmowanie cynku, to jest jedna bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz. Cynk prócz tego, że reguluje hormony, co może być jakby też pomocne, nawet jeśli
hormonalne zmiany są, to świetnie wpływa właśnie na cerę. I są badania naukowe, które potwierdzają, że ponad 90% osób, które stosowały minimum 50 mg cynku dziennie, widziały znaczną poprawę. Więc myślę, że jeśli tak coś na szybko, to ten cynk jest bardzo istotny. Cynk też znajdziecie w orzechach, w suszonych morelach, także myślę, że z takich naturalnych źródeł też jakby warto jeszcze dodatkowo tam go dobijać, bo na pewno jest wtedy łatwiej przyswajalny. Kolejna kwestia, którą warto zastosować, to też warto zastosować tak zwane drożdże torula. To są takie specyficzne drożdże, które jeszcze kilkanaście lat temu, jak się okazuje, były przepisywane przez lekarzy dermatologów, natomiast dziwnym trafem, bo były skuteczne, już nie są. Więc to taka ciekawostka. Kolejna rzecz, żeby poprawić ten stan tych jelit i żeby wyraźnie odczuć tą różnicę, to po pierwsze trzeba dokwasić bardzo mocno żołądek. Dlaczego? I dlaczego to ma taki wpływ na jelita? Dlatego, że dobrze dokwaszony żołądek trawi wspaniale wszystkie białka. A to, że jelita potrafią być w takim, a nie innym stanie, czyli nie do końca dobrym, jest spowodowane procesem gnilnym w nich. Czyli zjadamy jakieś białko, mówimy tutaj generalnie o białku zwierzęcym, bo to jest najtrudniej strawialne. Trafia ono do żołądka i teraz jeśli jest zbyt mało kwasów żołądkowych albo one mają zbyt wysokie pH, bo generalnie w żołądku powinno być kwaśno, to tak naprawdę nie trawimy do końca tego białka zwierzęcego. I ono, albo generalnie białko, bo jakby wiem, że ty nie jesz mięsa, tak? Więc jakby w twoim przypadku to może nie być białko zwierzęce, w moim było, bo jadłam i też jem nadal mięso. Natomiast generalnie nie trawimy do końca tego białka. Potem te niestrawione resztki pokarmowe trafiają do jelita. Jelito powinno być neutralne, tam nie powinno być procesów gnilnych. A w związku z tym, że jest niestrawione w żołądku, trafia do jelita, tam po prostu proces gnilny się odbywa. I teraz następuje przerost złych bakterii nad dobrymi. Te złe bakterie żywią się wyściółką jelita też. A taka ciekawostka, że w ogóle ścianka jelita jest gruba po prostu na jakby jedną grubość tkanki, więc jest po prostu jelito cienkie jest bardzo cieniusieńkie, tak można powiedzieć. I oprócz tego, że te złe bakterie żywią się tą wyściółką właśnie tego jelita, czyli tą ścianką, to proces gnilny powoduje rozszczelnianie tego jelita i to, co tam się odbywa, czyli ten proces gnilny, jakby przedostaje się do naszego organizmu, czyli wydobywa się z jelita, przedostaje się do krwioobiegu. I teraz nasz organizm próbuje się tego jakoś pozbyć, bo to są dla niego toksyny. Wytwarza przeciwciała bardzo często. Bardzo często wtedy, jeśli to są substancje z tego jelita typu alergeny, to właśnie w krwi wyjdzie nam, że mamy nietolerancję na, nie wiem, białko jaja kurzego, pszenicę, bo mi takowe wtedy wyszły, właśnie przez to, że to moje jelito było rozszczelnione, przez to, że te alergeny no nie były w stanie prawidłowo się wchłaniać, moje jelito nie było prawidłowo w stanie tego przetwarzać, to najzwyczajniej w świecie miałam nietolerancje pokarmowe i tak się zdarza u większości osób, które mają zmiany skórne. I ten proces gnilny powoduje, że jeśli wątroba i nerki nie dają już rady, to po prostu pierwszym wyrzutem jest skóra. Więc polecam bardzo dokwaszanie żołądka. Jeśli chodzi o dokwaszenie żołądka, to mogę polecić Wam betainę pepsynę. To jest taki enzym trawienny, który pozwala zwiększyć ilość soków żołądkowych. Ocet jabłkowy, który pity łyżka przed każdym posiłkiem, też poprawia to zakwaszenie i poprawia to trawienie. Kolejna rzecz bardzo, bardzo, bardzo istotna, to jest po prostu nie popijać. Nie popijać w trakcie posiłku i co najmniej godzinę, półtorej po nim. To jest też bardzo istotne i to mi też bardzo, bardzo pomogło i mnie nauczyło jakby trochę tak dyscypliny w tym zakresie. Generalnie staram się pić pół godziny przed posiłkiem i po prostu później maksymalnie godzinę po. Później, znaczy najwcześniej minimalnie, minimalny czas od posiłku do picia to jest godzina. Jakby myślę, że to taka proste przełożenie. To jest tak, jak gdybyśmy stosowali, nie wiem, załóżmy chlor w rozpuszczeniu tam 1/5 z wodą, tak? A jakbyśmy stosowali całą szklankę chloru. Tak, no dużo silniej działa stężony chlor, tak samo dużo silniej działają stężone kwasy żołądkowe, aniżeli takie, które rozpuścimy po prostu tam wypitą szklanką czy dwoma szklankami wody w trakcie posiłku. Szczególnie jeśli mowa o białku. Czy to białko roślinne, czy to białko zwierzęce. Czy można się z Tobą jakoś konsultować online? Tak, jasne, zapraszam na konsultację online. Myślę, że pewnie jakiś tam link. W opisie będzie link do Agnieszki i bardzo Was do tego zachęcam, żeby z nią sobie na różne tematy porozmawiać. Nawet jeżeli jesteście tak jak ja, sceptycznie nastawione,
to naprawdę warto złapać się naprawdę różnych sposobów. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki bardzo.